Szanowni Państwo, mamy jeszcze bardzo dużo różnych problemów. Chociażby ma być przedłużona ulica Dolna, tak? Ale Szanowni Państwo, tam ludzie mają działki i myślę, że młodzi by nawet najchętniej, no chcieliby się tam budować. Dobrze by było również poszerzyć plan zagospodarowania miasta i zrobić przyłącze do każdej działki. A nie, żeby tak było, że ktoś tam kupi ziemię, będzie chciał budować się i będzie musiał rozkopywać się tam, gdzieś tam kopać się pod tą ulicą, pod tym asfaltem, prawda? Również trzeba pomyśleć, co z kanalizacją, więc mamy naprawdę tutaj sporo jeszcze problemów. Jest kwestia taka, przetarg na realizację tej inwestycji został rozpisany w zeszłym roku. Ta inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. W zeszłym roku została podpisana umowa z firmą Campol z Dąbrowo-Białostockiej na zrealizowanie całości tego zadania. Dokumentacja projektowa została opracowana. W starostwie został złożony stosowny wniosek o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej. Z tego, co dzisiaj usłyszeliśmy, pan starosta go dzisiaj podpisał tą decyzję. Więc w terminie się zmieścił, tak? Ustawowy. No, nie wiem, żeby było opóźnienie, tak? Była opracowana dokumentacja ze strony wykonawcy. Teren budowy. Dziękuję. Teren budowy zostanie przekazany po uprawomocnieniu się decyzji ZRID-owskiej i wykonawca przystąpi do realizacji robót. Termin realizacji zakładany to jest czerwiec, lipiec tego roku. Mamy się spodziewać, kiedy prace się rozpoczną? Kwestia uprawomocnienia się decyzji ZRID-owskiej, kwestia przekazania terenu budowy, podejrzewam, że to będzie koniec miesiąca marca. Być może. To jeszcze jest kwestia, terminy musimy dograć, ale też wykonawca musi wyrazić wolę wejścia na teren budowy z robotami, ewentualnie roboty jakieś przygotowawcze. To tyle, jeżeli chodzi o inwestycję dotyczącą przedłużenia ulicy Dolnej w kierunku do Wojnach. Drugi temat, który chyba Państwa też będzie interesował, który tu by padał, chodzi o most, tak? Tak, jaka firma wygrała przetarg, kiedy tak samo praca się rozpoczyna? Tak samo przetarg był rozpisany w ubiegłym roku. Umowa na realizację tej inwestycji została podpisana także w ubiegłym roku. Jednak z uwagi na warunki zimowe, wykonawca poprosił nas, jest to firma Strabag, która, jak słyszałem, będzie realizowała także tutaj sąsiednią inwestycję ulicy Zabrodzie, więc wydaje mi się, jeżeli chodzi o organizację pracy, także nie będzie najgorzej. Minusem jest to, że most będzie zamknięty, na pewno został zamknięty bodajże przedwczoraj, czy jakoś teraz na dniach. Będzie kładka dla pieszych, już jest, ale jest kwestia taka, prośba też od wykonawcy, bo ja dzisiaj rozmawiałem z kierownikiem kontraktu, żeby jednak stosować się do oznakowania, bo na razie most nie jest rozebrany, ale niedługo będzie. Teren zostanie ogrodzony, ale serdeczna prośba do mieszkańców, żeby nie omijać barier, tylko stosować się do oznakowania zgodnie z tym, co jest. Przejście piesze będzie umożliwione, jeżeli chodzi o transport kołowy, samochodowy, no niestety trzeba się stosować do oznakowania objazdu. Ja tylko w uzupełnieniu mogę powiedzieć, Szanowni Państwo, oczywiście decyzja ZRID-owska, jeżeli chodzi o przedłużenie ulicy Dolnej w kierunku Wojnach, uprawomocni się z końcem marca. Także naprawdę będzie można przystąpić śmiało i przekazać plac budowy, no bo to my tak, w taki sposób wydaliśmy tę decyzję 27 lutego, także śmiało będzie można tam realizować. Aczkolwiek prawdą jest, że powinny być tam uzbrojone te tereny po to, żeby można było tam działki budowlane zrobić. To jest gigantyczny problem właśnie z planem zagospodarowania przestrzennego, który no niestety, ale jest no, fatalny, jeżeli chodzi o gminę Sokółka. I tam powinny być możliwość zabudowy jednorodzinnej. Dobrze, ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że jeśli ta ulica będzie wyasfaltowana, my tak mieszkańcy nazywamy, nie musimy się dokładnie zdać na tym, tak, no to co z przyłączami wodociągowymi? Bo gmina chyba tego nie planuje w ogóle. Pytanie jest, do jakiej inwestycji teraz jest pytanie? Do Dolnej. Przedłużenie ulicy Dolnej do Wojnach. Proszę Państwa, w tej chwili tam jest zlokalizowana
Linia wodociągowa. No jest, kanalizacji jest, nie ma. Kanalizacji nie ma. Na dzień dzisiejszy inwestycja obejmuje tylko i wyłącznie utwardzenie nawierzchni drogi, plus do tego odwodnienie powierzchniowe, przepusty i tym podobne sprawy, tak? Jest wykonana linia wodociągowa, przyłącza generalnie pozostają w gestiach mieszkańców. To nie jest obowiązek gminy, tak samo jak każdego innego dysponenta drogi, wykonywanie państwu przyłączy. To są sprawy indywidualne. Obowiązkiem czy gminy, czy w naszym przypadku jest powołane także Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, jest wykonanie linii głównej tam, gdzie nie jest teren z wodociągowaniem. Na dzień dzisiejszy te tereny, o których rozmawiamy, to są tereny rolne. Częściowo one są w studium warunkowań zagospodarowania przestrzennego. W przyszłości one mogą być przeznaczone pod tereny zabudowy, ale to jest przyszłość stosunkowo odległa. Więc na dzień dzisiejszy w mojej ocenie należy utwardzić nawierzchnię drogi. Linia wodociągowa jest, do której można się podłączyć. Dziękuję bardzo.